Szczecinecka Nagroda Kultury Gryfita Szczecinecki to wyróżnienie, które od 2014 roku przyznawane jest lokalnym animatorom kultury oraz artystom związanym ze Szczecinkiem. 30 września mija termin składania formularzy zgłoszeniowych, a więc ci z Państwa, którzy jeszcze mają jakieś własne propozycje związane z uhonorowaniem osób, które zaangażowały się w promocję lokalnej kultury, bardzo prosimy skorzystania z okazji. Na stronie Urzędu Miasta www.szczecinek.pl są gotowe formularze zgłoszeniowe do pobrania. Te formularze trzeba wypełnić, uzyskać zgodę oczywiście również osoby, która w naszym mniemaniu zasługuje na to, aby została uhonorowana Nagrodą Gryfity Szczecineckiego. I takie formularze trzeba dostarczyć do szczecineckiego ratusza. Szczecinecka Gala Kultury, podczas której wręczane będą Nagrody Szczecineckiego Gryfity, odbędzie się 10 października na Szczecineckim Zamku. Towarzyszyć jej będzie oprócz tej całej ceremonii wręczania koncert Johna Portera. Więc znowu będzie to bardzo interesujące wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Do tej pory wpłynęło kilkanaście zgłoszeń, bardzo różnych. Gwoli kronikarskiej ścisłości dodam jeszcze, że nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach, w kilku dyscyplinach. Za upowszechnianie w kategorii upowszechniania szeroko rozumianego upowszechniania kultury, literatury, tańca, muzyki, filmu i teatru oraz w tym roku dodaliśmy dodatkową kategorię, a mianowicie fotografię, albowiem w ubiegłym roku bardzo wiele wniosków dotyczyły tutaj naszej lokalnej społeczności, która zajmuje się fotografią. Mamy tutaj całkiem naprawdę niezłych fotografów, jak się okazuje, i oni byli do tej pory jak gdyby wyłączeni z całej procedury. Postanowiliśmy to zmienić i w tym roku dysponujemy już dodatkową kategorią, właśnie tą fotografią, więc myślę, że te osoby, które w roku ubiegłym proponowały kogoś, kto rzeczywiście profesjonalnie zajmuje się fotografią w naszym mieście, będą na pewno zadowolone, ponieważ one mogą być już uwzględnione w tegorocznym rozdaniu Nagród Szczecineckiego Gryfity. Szymon Hołownia, publicysta, dziennikarz i autor książek, odwiedził Szczecinek. W Bibliotece Miejskiej promował najnowszą książkę Jak robić dobrze. Książka poświęcona jest Afryce i opowiada o działalności charytatywnej Fundacji Kasisi, której jest założycielem. Podczas spotkania opowiadał o przedsięwzięciach, którym patronuje fundacja: domu dziecka prowadzonym w Zambii przez siostry służebniczki, hospicjum w Kabudze koło Kigali, szpitalu w Kongo. Hołownia jest również założycielem Fundacji Dobra Fabryka, której celem jest produkcja dobra, a podłożem jej działalności są datki od ludzi. Publiczność miała wiele pytań, na które Hołownia chętnie odpowiadał. Jak to wszystko dopiąć, jak dotrwać do kolejnego miesiąca? Tam w tej chwili było około 170. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury po raz drugi zorganizowała Powiatowy Dzień Bliźniaka. W tym roku, w środę, impreza zgromadziła 14 bliźniaczych rodzin. Przez 2 godziny w ogrodzie Sapiku przy ulicy Kilińskiego można było spędzić czas w miłej atmosferze oraz korzystać z przygotowanych atrakcji, w tym wziąć udział w konkursach i wygrać ciekawe nagrody. Powodzeniem cieszyły się również animacje przygotowane dla dzieci, zabawy, malowanie twarzy, tworzenie filcowych kotków czy rysowanie. Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie nagrody głównej spośród przybyłych bliźniąt profesjonalnej sesji zdjęciowej. Zwyciężyły Agatka i Zosia Kuźmyk. W dzisiejszym programie samorządowym powiatu szczecineckiego będzie mowa m.in. o inwestycjach drogowych realizowanych przez szczecineckie starostwo. W tegorocznym budżecie zapisano ich kilka, w tym m.in. remont ulicy Staszica czy też budowę mostu na drodze Białowąż-Sulikowo. Starosta szczecinecki opowie także o zmianach w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szczecineckiego Szpitala. Zapraszamy do oglądania w dalszej części programu.
Ugrupowanie Razem dla Szczecinka w dalszym ciągu dąży do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych ze zmianą na stanowisku prezesa szpitala w Szczecinku. Dziś podczas konferencji prasowej przedstawiciele ugrupowania zaprezentowali 7 pytań związanych z osobą nowego prezesa. Członkowie ugrupowania chcą wiedzieć, jaką rolę odgrywa nowy prezes we wcześniejszych relacjach pomiędzy szczecineckim szpitalem a spółką Podimet. Obszerne fragmenty konferencji w dalszej części programu. Trwają Europejskie Dni Dziedzictwa. W ramach obchodów Muzeum Regionalne zaprasza w sobotę 19 września o godzinie 14 na wykład Macieja Turkowskiego Przedwojenne i powojenne Turowo. Wykładowi towarzyszy wystawa Życie codzienne mieszkańców Turowa. Fotografie z kroniki rodziny Below oraz ze zbiorów prywatnych. Również w sobotę 19 września o godzinie 19 wystawa i wykład Pamięć Miejsca. Projekty rzeźbiarsko-architektoniczne dla Szczecinka połączone z wykładem multimedialnym Agnieszki Szablikowskiej zaprasza Galeria Belbuk przy ulicy 1 Maja 7. Tym razem zapraszamy Państwa w sobotę 19 na godzinę 14 na wystawę poświęconą wsi Turowo. Będzie to wystawa złożona z przepięknych fotografii przedwojennych, a także i powojennych. Wystawie tej będzie towarzyszył album, który właśnie został wydany z okazji też tych dni. I wydawcą tego albumu jest gmina Szczecinek i oczywiście Muzeum Regionalne. Po otwarciu wystawy i prezentacji tegoż albumu odbędzie się wykład historyczny prowadzony przez pana Maćka Turkowskiego z Turowa, poświęcony właśnie historii tejże wsi. Oczywiście będzie tłumaczony także na język niemiecki, a po wykładzie, po tych spotkaniach u nas w naszym muzeum, zapraszam do Galerii Belbuk. Jest to nowo stworzona galeria. Mieści się ona przy ulicy 1 Maja 7 i w tej galerii będzie wystawa projektów rzeźbiarsko-architektonicznych dla Szczecinka o tytule Pamięć Miejsca. Tę wystawę przygotował pan Łukasz Trusewicz i pani Agnieszka Szablikowska, która jeszcze wygłosi tego dnia wykład właśnie na temat tychże projektów. Także wszystkich chętnych zapraszamy. Przypominam, że o godzinie 14 zaczynamy w Muzeum Regionalnym w Szczecinku, natomiast o godzinie 19 zapraszam jako współorganizator tych wydarzeń do Galerii Belbuk przy ulicy 1 Maja 7. Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego zaprasza na dzień otwarty pod tytułem Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji. Gospodarstwo można zwiedzać w sobotę od godziny 10, także w sobotę 19 września od godziny 15 w Radaszu rozpocznie się drugi rodzinny piknik dyni. Natomiast starosta szczeciński Krzysztof Lis oraz wójt gminy Szczecinek Ryszard Jesionas serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu szczecineckiego do udziału w dożynkach powiatowo-gminnych, które odbędą się w niedzielę 20 września przy szkole w Gwdzie Wielkiej. Szanowni Państwo, 20 września w miejscowości Gwda Wielka przy szkole organizujemy jak co roku dożynki powiatowe. W tym roku będą to dożynki powiatowo-wiejskie. Wszystkich Państwa zapraszam na uroczystości dożynkowe. Rozpoczynają się uroczystą mszą świętą o godzinie 11. Po mszy świętej jest korowód dożynkowy. Jest wiele różnego rodzaju imprez, które warto odwiedzić, m.in. turniej gmin powiatu szczecineckiego, stoiska poszczególnych gmin, pokazy kawalerii, różnego rodzaju zajęcia i przedsięwzięcia związane z rywalizacją poszczególnych gmin. Sołectw, będzie konkurs wszystkich gmin powiatu szczecineckiego. Te uroczystości oczywiście wiążą się z tym, z oddaniem szacunku dla rolników z powiatu szczecineckiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Każdy, kto będzie chciał odwiedzić dożynki powiatowo-gminne, będzie mógł dojechać autobusem. Wszystkie informacje są na stronie powiatu szczecineckiego www.powiatszczecinki.szczecinecki.pl. Proszę o uczestnictwo. W sobotę 19 września o godzinie 14 na Stadionie Miejskim MKP Szczecinek zmierzy się z Astrą Ustronie Morskie.
W sobotę 19 września o godzinie 9 w hali sportowej Osiru przy ulicy Jasnej rozpocznie się trzeci międzynarodowy turniej piłki ręcznej Old Boys kobiet i mężczyzn. Wystąpią zespoły z Koszalina, Świdwina, Nowogardu, Kościana, Szczecina i Kaliningradu. Rozpoczęcie gier od godziny 10. W sobotę i niedzielę na wodach Jeziora Trzesiecko odbywać się będą spinningowe mistrzostwa okręgu Koszalin PZW. W sobotę, w niedzielę, to jest 19-20 września na Jeziorze Trzesiecko będą rozgrywane spinningowe mistrzostwa okręgu PZW Koszalin. Zawodnicy będą łowić z łodzi. Zapisy odbywały się do dnia 14 września. Rozpoczęcie zawodów w sobotę 19 września o godzinie 7.00 na plaży przy ulicy Kilińskiego. Zawody trwają od godziny 7 do 13, czyli sobota 7, zakończenie 13, ogłoszenie wyników pierwszej tury. Niedziela 7, 13 i finał zawodów na ulicy Kilińskiego. Czy w związku z tym będą jakieś utrudnienia w korzystaniu z naszego jeziora? Głównie dla wędkarzy będą utrudnienia. Tam będzie część jeziora włączona, ponieważ będą rozgrywane zawody, za co serdecznie przepraszamy. W sobotę i niedzielę od godziny 9 na kortach z Regionalnego Centrum Tenisowego rozgrywany będzie turniej tenisowy o Puchar Zbigniewa Gieruli. Turniej połączony z obchodami 20-lecia klubu tenisowego Szczecinek. Odbywać się będzie w grze pojedynczej w kategorii Open plus 40 i plus 60 oraz w grze podwójnej w kategorii Open plus 90 i plus 120 i Mixed. Organizatorzy serdecznie zapraszają zawodników i kibiców. W pamięci pana Zbigniewa Gieruli, naszego trenera, będzie to turniej deblowy. Rozgrywany będzie w kategorii 120+, plus, czy znaczy łączna liczba wieku 120 lat, 90+, plus, turniej open, czyli dla młodzieży, i turniej mix, czyli par mieszanych. I ten turniej odbędzie się w sobotę. Natomiast w niedzielę będzie turniej w grze pojedynczej. Chcę też powiedzieć, że będziemy łączyć dwie imprezy, czyli turniej pamięci Zbigniewa Gieruli i obchody 20-lecia klubu tenisowego. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę.